Przewodniki bezdroży są bardzo fajnym opisem wszystkich tych miejsc ze względu na etnografię, na opis zabytku, na historię. Tego brakuje na innych przewodnikach. No możemy kupić przewodniki jakieś też, z których ja też korzystałem, praktyczne w pełni, natomiast tych informacji takich nie ma i ta podróż po korzystaniu z nich no staje się pełniejsza, bo wracamy nie tylko pełni wrażeń, ale i też wiedzy o tych danych krajach. Nie? Ja bardzo lubię bezdroże. Lubię ich za to, że są ludźmi, którzy naprawdę poznają świat. To znaczy swoimi własnymi nogami, na swoich własnych oczach. Zaglądają w bardzo różne zakamarki. Poza tym to, co jest cenne, to jednak jest ekologia. To jest takie trochę ekologiczne podejście do świata i turystyki. I turystyki. Znaczy, turystyka to jest w ogóle złe słowo, do podróży. Bo właściwie te przewodniki są dla podróżników. Bezdroża są najbardziej podróżniczym wydawnictwem wśród podróżniczych wydawnictw. I dlatego tak bardzo lubimy to wydawnictwo. Nie ma błędów, to znaczy są dobrze sprawdzone, są bardzo ładnie wydane, są czytelne po prostu. No i bezdroża mają grono wiernych i dobrych autorów. I to są ludzie, którzy też przechodzą świat na własnych nogach, oglądają własnymi oczami. Ale mają podkład zawsze kulturowy. Często to są młodzi naukowcy. To są młodzi sportowcy, wyczynowcy, eksploratorzy. Albo starsi naukowcy. No. Na przykład. Nasze książki znajdziecie w wydawnictwie Bezdroża.